wszystko wskazuje na to, że opozycyjna, antyimigrancka Słoweńska Partia Demokratyczna, SDS, wygrywa niedzielne wybory parlamentarne. Z sondaży Exit Poll z państwowej telewizji wynika, że ugrupowanie zdobyło 24,4% głosów. EPA/Antonio Bab na drugim miejscu uplasowała się centrolewicowa, antysystemowa lista Mariana Szareca, LMS, zajmuje drugie miejsce z wynikiem 12,6%. Z kolei socjalliberalna SMC byłego premiera Mirocerara zyskała wynik 9,8%. Za podium pojawiła się Zjednoczona Lewica, 9,5%, a następnie Socjaldemokraci, 9,3%. Tym samym SDS może liczyć na 25 mandatów, LMS na 13, a SMC na 10, podobnie jak Lewica i Socjaldemokraci. Warto zaznaczyć, że w słoweńskim parlamencie jest 90 miejsc do rozdysponowania. Jeśli wyniki Exit Polls się sprawdzą, będzie to oznaczać, że żadne z partii nie mają szans na samodzielną większość. W Słowenii będzie musiał powstać rząd koalicyjny. Do głosowania w wyborach parlamentarnych uprawnionych było 1,7 miliona mieszkańców Słowenii. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejasie.wp.pl.